Jakie były zajęcia? Super! Mamy tutaj podział na dwie grupy, jedną początkującą, drugą doskonalącą. Na grupie początkującej oczywiście uczymy się wszystkiego od podstaw, łącznie z pierwszymi krokami na lodzie, z nauką upadania, no i oczywiście podstawy jazdy przodem, slalomem, ale to już na późniejszych lekcjach. Dzisiaj jesteśmy dopiero po pierwszej. Pierwszy raz mieliście łyżwy na nogach, czy już wcześniej? Nie, ja wcześniej, w tamtym roku. Mam pierwszy raz. Dlatego na razie tylko były te elementy zapoznania się bardziej z lodowiskiem i z lodem. Co lepsze, łyżwy czy narty? Łyżwy! Grupa doskonaląca natomiast, jak sama nazwa wskazuje, no musimy już troszeczkę podszkolić nasze umiejętności, rozwinąć się jeszcze bardziej, także uczymy się już przeróżnych elementów na różne sposoby, które doskonalimy, czyli jazdy tyłem, jazdy przeplatanką, jazdy troszeczkę w szybszym tempie, jazdy po jakichś nieprzewidywanych przeszkodach. Mnóstwo atrakcji ogólnie przygotowaliśmy dla uczestników tych szkółek, będą tory przeszkód, będą gry i zabawy liczne, a także oczywiście mecze hokeja, które są nieodzownym elementem tej szkółki łyżwiarskiej. Co dzisiaj robiliście? Bawiliśmy i ćwiczyliśmy i różne tam zabawy fajne. Jeździliśmy sobie i graliśmy, przerzucaliśmy skarby. Radio Jura. Muzyka wybrana dla Ciebie. Częstochowa 93,8 FM.